Po fundusze unijne gmina Świerklaniec sięgnęła dlatego, że pozwoliło to na zbudowanie tak pięknego przedszkola, jakim jest Przedszkole Marzeń. Śmiem powiedzieć, że jest to przedszkole jedno z najbardziej i najlepiej wyposażonych przedszkoli, przynajmniej w województwie śląskim. Placówka jest bardzo nowoczesna, mamy 4 sale, każda sala pomieści 25 wychowanków. Oprócz sal wyposażonych w sposób naprawdę mega nowoczesnych, mamy zaplecze kuchenne, które przy okazji tworzenia placówki może obsłużyć również szkołę w postaci dożywienia uczniów. Inwestycja, jaką jest przedszkole, jest bardzo dużą wartością dodaną dla sołectwa Nowe Chechło i myślę, że była ona potrzebna tutaj społeczeństwu, ponieważ dzieci teraz z łatwością mogą chodzić do przedszkola, nie muszą być wożone do innych przedszkoli i przysłużyła się mieszkańcom zarówno sołectwa Nowe Chechło, jak i całej gminy Świerklaniec i może stanowić wizytówkę gminy Świerklaniec i zarówno wykorzystania funduszy europejskich w gminie Świerklaniec. Placówka posiada bardzo dobrą infrastrukturę. Kadra jest wysoko wykwalifikowana, podejście nauczycieli odpowiednie do każdego ucznia.